Skąd pomysł na kręcenie vlogów podczas jazdy? To też muszę zrobić w osobnym tym, bo bardzo dużo takich pytań jest. Generalnie kręcę podczas jazdy, bo nie mogę robić nic innego, a nie mam dostatecznie dużo czasu, żeby się tym zajmować w wolnym czasie. Tak więc teraz na przykład jak jadę na spotkanie do Warszawy, to mogę sobie pokręcić vloga, bo jadę sam. Czasami jak jadę z kimś, no to wiadomo, że nie pokręcę, bo... No bo nie ma jak, ale jak jadę sam, to mam przypiętą kamerę, mam przypięty mikrofon. Często się ludzie pytają, czym kręcę. To było w pierwszym, rozpytaj ziomala, odsyłam, tam jest opisane dokładnie. Co prawda mi się trochę warsztat zmienia, także pewnie za jakiś czas znowu nagram, co tam mi się pojawiło, co dokupiłem, czego się pozbyłem. No, bo to jest istotne, bo sam pamiętam, że jak sobie chciałem pokręcić takiego vloga, to szukałem takich informacji, jaki mikrofon, jaka kamera, jakie co, bo... bo to jest przydatne. Tak więc dlatego kręcę w samochodzie, bo po prostu nie mam na tyle wolnego czasu, żeby tego nie robić w samochodzie, a że nasze piękne miasto jest tak rozkopane, że się stoi po 40 minut w korku, to naprawdę w niczym to nie przeszkadza. Teraz też w sumie jadę. Czym mi ma to przeszkadzać? Jest zainstalowana kamera, jest zainstalowany mikrofon, kontroluję też tak samo, jakbym z kimś rozmawiał, kto by siedział obok mnie, to myślę, że nagrywanie vlogów jest tak samo obciążające głowę, jak rozmowa ze współpasażerem. A że warunki atmosferyczne są wyśmienite, to nie ma się tutaj nad czym zastanawiać. Nagrywam, bo tutaj mam wolny czas.